No, w pierwszej połowie dominacja naszej drużyny, dużo sytuacji, nie wiem, 3-4 stuprocentowe. Strzelamy tą jedną bramkę. No, powinniśmy już zamknąć mecz w pierwszej połowie, nie udało się. No i druga połowa to już Chełmianka lepiej weszła w tą drugą połowę, ale my też stworzyliśmy sobie stuprocentową sytuację. Gdybyśmy to trafili, no to już byśmy mieli zamknięty mecz i niepotrzebne by były takie nerwy jak pod koniec. No tak, Chełmianka tworzyła tę sytuację, ale gdzieś tam konsekwencja ta w defensywie. No i jak widzimy, zero z tyłu, więc dobry prognostyk przed następnymi meczami. Tak, gdzieś tam rano jak się obudziłem, te emocje były trochę większe, ale cieszę się, że udało się zagrać na zero i wygraliśmy ten mecz. No jak widzieliście, z meczu na mecz no, wygląda to coraz lepiej i oby tak dalej. To tak naprawdę o niczym nie świadczy w tej lidze, że drużyna z Chełma przegrała 4 ostatnie mecze, bo tutaj jeżeli nie podejdzie się do meczu na 100%, no to zdarzają się wpadki. W ogóle nie myśleliśmy o tym, że Chełmianka przegrała 4 mecze, tylko koncentrowaliśmy się na tym, żeby zagrać dobre spotkanie. No i udało się. No wiadomo, że przeskok z trawy na sztuczną nawierzchnię no jest dosyć ciężki. No my zazwyczaj trenujemy na tej naturalnej trawie, ale mamy obiekt, gdzie możemy potrenować i na sztucznej, więc ja jak tam grałem w Podhalu w tamtym sezonie, udało się wygrać 3-0, więc myślę, że teraz też przywieziemy komplet z Nowego Targu.